Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to wspaniałe seminarium. Proszę Państwa, głównie dlatego, że ja mieszkam 560 km teraz stąd, tuż pod Śnieżką. Nie leciałem, bo stąd samoloty nie latają, ale jechałem pociągiem jak na skrzydła. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym, proszę Państwa, przedstawić swoją informację w trzech punktach. Pierwszy punkt, deklaracja. Może zaskoczenie, ale właśnie o to chodzi. Drugi punkt, produkcja Elvro, gdzie miałem zaszczyt pracować prawie 20 lat. I chciałbym podać dwa przykłady historii informatyki. Rozumiem, że zebraliśmy się w tym celu, żeby między innymi mówić, właściwie przede wszystkim mówić o historii informatyki. Dlatego te przykłady chcę, jeśli Państwo pozwolą, podać. Proszę Państwa, czytam treść tej deklaracji. Pan Eugeniusz Bilski, długoletni dyrektor techniczny Elvro, ogromne zasługi, naprawdę ogromne zasługi dla tego kraju w tej dziedzinie. Pan Tanazis Kamburelis, Grek z pochodzenia, długoletni główny architekt i logik praktycznie wszystkich komputerów opracowanych w tej fabryce. I moja skromna osoba deklarują swój udział w opracowaniu historii polskiej informatyki, jeśli PTI podejmie taką inicjatywę. Taką deklarację składamy, ci panowie mnie upoważnili, dlatego że absolutnie uważamy, że powinno się ukazać porządne wydanie historii polskiej informatyki. I może to zrobić, w moim najgłębszym przekonaniu, tylko ktoś lub zespół pod auspicjami PTI. Punkt pierwszy, UMC1. Proszę Państwa, to była maszyna lampowa, 900 lamp elektronowych, działała w zawrotnym tempie. 100 operacji na sekundę, operowała na niezwykle ciekawej arytmetyce minus dwójkowej. To jest ewenement na skalę światową. Wiemy teraz, że wszystkie komputery pracują na arytmetyce uzupełnieniowej dwójkowej. A wtedy pan profesor Pawlak, ciszej, tak? Bardzo przepraszam, ja się w Elvro tak nauczyłem głośno mówić. A później w IMM-ie, gdzie też pracowałem 8 lat. Potem przyszła kolej na Odrę 1001 i 1002. Te komputery nie weszły do produkcji, ale zaczął pracować w Elvro. Proszę Państwa, ośmielę się powiedzieć, człowiek genialny, jeśli chodzi o architektury logiczne i struktury logiczne. Pan Tanazis Kamburelis. Szybciutko opracował projekt Odry 1003 i ona w stosunku do UMC o pół roku tylko później okazała się w produkcji. Maszyna już, no jeśli tak można powiedzieć, na tamte czasy, kompaktna, to znaczy mniejsza znacznie od UMC1, pracująca szybciej, no ale ciągle to było maleństwo szeregowe. Pierwszą maszyną w Elvro o organizacji równoległej, to była Odra 1204. Wtedy naprawdę talent Kamburelisa się ujawnił. Miałem zaszczyt, proszę nie uważać tego, że się chwalę. Miałem zaszczyt zacząć pracować w jego zespole. Ten pan osobiście projektował, pomimo że już wtedy był wielkim szefem, osobiście projektował logikę mikroprogramowaną, jak gdyby wyczuwał, że za parę lat trzeba będzie to pięknie wykorzystać przy serii Odra 1300. Maszyna była bardzo niezawodna. Uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji do Spraw Oceny Maszyn Matematycznych. Ale co się okazało? Ta komisja była rygorystyczna i powiedziała: kochani, wiecie co? Ten hardware to macie no niezły, ale jeśli chodzi o software, powinniście nad tym popracować. No ten software jest, jakby to dzisiaj ktoś powiedział, taki sobie.
ta sama komisja tej powiedziała, zaproponowała. Dobrze by było, gdyby w oparciu o sprzęt od 1204 zbudować jakąś maszynę, czy cały szereg maszyn, rodzinę maszyn, które by były kompatybilne z maszynami na zachodzie. Pan Greniewski, ogromny udział tutaj, pan Marek Greniewski, nie wiem, czy jest na sali. Kłaniam się nisko panu profesorowi. Ogromny udział, pan dyrektor Bilski znowu, ci dwaj panowie bardzo dobrze współpracowali. Ja chodziłem w Elwro jeszcze wtedy w krótkich spodniach i naprawdę byłem od spraw przynieść podaj pozamiata i odrysowania tego, co mi kazali. Ale wtedy, proszę państwa, naprawdę można się wiele nauczyć. I jak zapadła decyzja, pan Greniewski tego bronił, pan Staszek Jaskulski tego strasznie bronił, uśmiecha się, ale to była prawda. I proszę państwa, zapadła decyzja, że Elwro produkuje serię Odra 1300. To były komputery 1304, 1305, 1325. Każdy z tych komputerów, podkreślam to z naciskiem, był w 100% kompatybilny ze swoim angielskim odpowiednikiem. Co to znaczy w praktyce? Że potrafił akceptować, zakapućkałem się, akceptował oprogramowanie angielskie, krótko mówiąc. Proszę państwa, to oprogramowanie, to tylko wiedzą ci, którzy przy tym naprawdę pracowali, to jest ogrom oprogramowania. Elwro wyprodukowało 600 maszyn Odra 1300. Miały w moim przekonaniu, może to brzmi troszkę nieskromnie jako byłego pracownika Elwro, ale powiem, w moim przekonaniu one odegrały ogromną rolę w komputeryzacji naszego kraju. Po pierwsze, umożliwiły komputeryzację dużych przedsiębiorstw. Umożliwiły komputeryzację całych branż. Na przykład GUS, Wojewódzkie Urzędy Statystyczne, dobrze mówię, tak? Dalej budownictwo, dalej kolejnictwo, słyszeliśmy o tym, trochę wojsko, jakieś tam inne branże, w tej chwili nie pamiętam. W moim przekonaniu, podkreślam to jeszcze raz, pomysł pana Gryńskiego, pana Jaskulskiego i pana Bilskiego, proszę państwa, to był genialny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po wygenerowaniu tego pomysłu w naszym kraju, jak to zwykle bywa, pojawili się przede wszystkim przeciwnicy po stronie politycznej, przepraszam bardzo, ale także po stronie naukowej. To się na pewno nie uda. A naprawdę ci młodzi koledzy zaprojektowali i to wyszło i to działało. Słyszeliśmy, że na Brochowie we Wrocławiu pracuje któraś tam maszyna Odra 1305 do dzisiaj. Aha, chcę podkreślić, maszyny Odra 1300. Były niezwykle niezawodne jak na warunki polskie. I to w Elwro od pewnego momentu na to zwracano ogromną uwagę. Proszę państwa, w roku 75, jak grom z jasnego nieba spada na Elwro, konkretnie na nowo powołany ośrodek badawczo-rozwojowy tego przedsiębiorstwa, spada decyzja ministra przemysłu maszynowego. Od dzisiaj, pamiętam to dokładnie, a było to 21 listopada 71. Wy, to znaczy OBR, jesteście odpowiedzialni za prowadzenie, to się nazywało wtedy ERA 30. I dodatek był taki, macie na targi poznańskie w 72 roku wystawić ERA 30 i to takiego jak Jerewańcy, to się wtedy tak mówi, czyli ci specjaliści z Jerewania zrobili. Proszę państwa, dla skrócenia powiem, że riady wywołały zarówno w środowisku warszawskim, jak i wrocławskim bardzo duże zamieszanie. I nie była to wina ludzi. Nieprawda, że były tylko antagonizmy. Absolutnie temu zaprzeczam. Przyczyną podstawową było to, że ten problem miał etykietkę polityczne. Ludzie się bali. Po prostu ludzie się bali. Proszę państwa, co się dzieje? W Elwro jest podjęta decyzja. Wystawiamy Jerewański na targi 72, ale robimy własny komputer. Bardzo młody inżynier, ale już doświadczony przy 1305, Bogdan Kasierski, ja jego zdjęcie później pokażę,
podejmuje się, robi R32, robi R34, fabryka odżywa. Przepraszam, nie pamiętam, no to już minęło 30 lat, ile tych komputerów wyprodukowano, w każdym razie R32, 53. Szanowni Państwo, w linii Odry chciałbym podkreślić opracowanie systemu TeleJS. Można by powiedzieć, że to był zalążek pierwszych sieci komputerowych w Polsce. To była taka struktura w IBM-ie, to się, jest pan z IBM-a, 3705, przepraszam, myśmy takie robili, ja to wiem na pewno, proszę się nie gniewać. I to się nazywało SNA, Systems Network Architecture. Pełna kompatybilność, co pozwoliło, że ten diabełek, czyli TeleJS, był sprzedawany nie tylko do riadów polskich, ale do riadów ruskich, czeskich i innych jeszcze. Mało tego, był sprzedawany, pan może nie wie, on jest młody chłopak i bardzo dobrze, był sprzedawany także do IBM-ów, bo jak Węgrzy mieli 5 czy 6 IBM-ów, to po co im było płacić u was dolary, jak oni od nas za tak zwane ruble transferowe kupili. Proszę Państwa, i chciałbym powiedzieć na koniec o pozycjach 11, 12, 13, po raz pierwszy publicznie, przynajmniej ja. Dotychczas to były sprawy absolutnie tajne. Elvro miało produkcję bardzo lukratywną. Podkreślę tylko, że słowo lukratywne oznacza, przepraszam bardzo, ja nie puszczam, tylko podkreślam, bardzo opłacalne. To były komputery militarne Rodan 10, Rodan 15 i UMJS 10. Proszę Państwa, obowiązywały, one się charakteryzowały, wszystkie te komputery, tym, że musiały spełniać standard militarny. W Polsce obowiązywał wtedy specjalne urządzenia techniki wojskowej. Dobrze mówię, panie profesorze? Specjalne urządzenia techniki wojskowej. Co to oznaczało? Niska temperatura, szron, wysoka temperatura, szoki temperaturowe, szoki mechaniczne i tak dalej, i tak dalej. To była straszna kołomyjka. Szkoda, że nie widzę pana dyrektora Fieta, który... Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, pan Fiet jest tym, który spowodował, że w Elwro myśmy się nauczyli trochę projektować tych komputerów według tych wymagań. Więcej powiem. Pan Fiet jest, proszę Państwa, twórcą informatyki militarnej w Polsce. Skłamałem coś, panie dyrektorze? Zaprzeczać. Bo mam rację. Tak. Proszę Państwa, przechodzę do punktu trzeciego. Dwa przykłady informatyki w internecie. Na stronie Elwrowskiej jest trochę informacji na ten temat. Gdyby Państwo kiedyś mieli chwileczkę czasu, rzućcie okiem na ten adres, który tutaj jest wyświetlony. Dobrze, że organizatorzy, no bo to przecież jest PTI, panie profesorze, zapewnili dostęp do internetu. No zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Zobaczymy. Jest. I proszę Państwa, proszę. Proszę Państwa, trudno uwierzyć. Nie, nie, żeby wiem, był internet. Nie. Żartowałem, panie profesorze, bardzo przepraszam. Materiały rocznicowe chciałem pokazać, że z inicjatywy pana Bielskiego, to jest jego eleganckie zdjęcie, jest tu kilka artykułów, między innymi pana Wojtka Nowakowskiego, ten artykuł, tylko pan to tak bardzo skromnie opowiedział, to jakbym wyświetlił, jakbym pokazał, to w całej krasie i ukazałości to by było. No, ale trudno, pan jest skromny chłopak, to pan ma skromne wyniki, przepraszam. Proszę Państwa, chcieliśmy na tej witrynie uszanować naszych przyjaciół. To nieprawda, że były te antagonizmy. To tutaj się gdzieś tak generowało, nie wiadomo gdzie. Proszę zauważyć, pan profesor Kiliński ogromne miał zasługi, przecież on nas przekonywał jak dzieci. No róbcie ten komputer, nauczcie się wreszcie. To był początek roku 62. Proszę Państwa, uczciwie, panie profesorze Łukaszewicz, myśmy w Elwro nic nie umieli. Myśmy nic nie umieli. Pan Kiliński, pan Marciński,
pan Greniewski, pan Jaskulski, pan Fiet, to są najwięksi przyjaciele Elbro, to jest udokumentowane na naszej stronie. Proszę państwa, chcieliśmy także na tej stronie udokumentować 7 wspaniałych ludzi z Elbro. Naprawdę oddali diabelnie duże zasługi mają. Ten pan nazywa się Tarnkowski, moim zdaniem to był wizjoner Elbro. Później był Rylski, proszę, tylko tak mignę, nie będę tego przecież pokazywał długo. Później był Pilski, ogromne zasługi, umiejętność współpracy z Warszawą. Słowo honoru. Przecież strasznie ważne. Proszę państwa, bo wtedy we Wrocławiu to się mówiło, chcesz jakąś najmniejszą decyzję uzyskać, jedź do stolicy. Nic nie można było, nigdzie innej decyzji się nie podejmowało. Markowski i Tanazis Kamburelis i Andrzej Zasada, kiedy dyrektor naczelny przedsiębiorstwa, nie powiem nazwiska, wezwał Zasadę, żeby go trochę zmiękczyć w czasie riada. Myśmy zaczęli sami riada robić poza tym Jerewaniem. Na targi tak. To go wezwa i mówi tak, wie pan co, panie doktorze kochany, trzeba by to, wie pan, zarzucić, tam te odry wszystkie i zajmować się tylko riadami. A Andrzej, pan profesor go dobrze zna, chłopak energiczny, powiedział tak, panie dyrektorze, nie złamie mnie pan, bo gdyby nawet na pana miejscu tutaj stanął Stalin, to mnie też nie złamie. To nie koniec. Otworzył drzwi, wyszedł i trzasnął tak drzwiami, nigdy już więcej z dyrekcji generalnej do nas nikt nie przychodził. Andrzej był genialnym konstruktorem sprzętu, a Książek chyba jeszcze lepszym, tylko Książek miał jedną zaletę polegającą na tym, że on nie walczył, a czasami trzeba zawalczyć i to ostro. I to by było, że tak powiem, na tyle, jeśli chodzi o witrynę elbrowską. Natomiast chciałem jeszcze pokazać inną, proszę państwa, aktywność, która się teraz zaczęła pojawiać. Strasznie dużo e-maili już dostałem. Jest Karpińskiego Jacka, mojego przyjaciela, życiorys, zdjąć, bo jest niedobry. A dlaczego? A czy Karpiński nie zasługuje na to, żeby go tam pokazywać? A bo tam jest nieprawda. No to wycyzelujmy trochę. Na mnie się tak wydaje. Proszę państwa, jest pomyślany, to IT-pedia pomyślane w ten sposób, jako taka, tak nazwijmy to wizjerem. Przez który to wizjer użytkownik zagląda, a to do morza ciemnego koloru. Ono się nazywa W, czyli obszar współczesnej informatyki. Albo do jeziora, które jest tutaj zaznaczone jasną zielenią i to jest obszar H, czyli historyczny. To, co mamy opracowywać. Obecnie są 3 kategorie ujęte w tym obszarze jasnej zieleni. Ludzie, zaraz to pokażę, fakty i produkty. Rysuje się już inna kategoria. Proszę państwa, my nie mamy porządnie opracowanych historii poszczególnych instytucji, które zajmowały się komputerami w Polsce. Nie ma historii. Błonie jest, ale tu jeszcze nie zawieszone, przepraszam. Jest trochę Elbro, ale to mało. Jest potrzeba napisania historii Meramatu. Przecież oni ogromnie dużo zrobili. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Krakowie była taka fabryka, która produkowała te, jak to się nazywa, elastyczne dyski pierwsze i nie tylko. Kwap, krakowska fabryka, bardzo dobra fabryka, bardzo dużo zrobili. Trzeba zrobić historię Merasteru. Przecież tam działał prężny profesor, jak on się nazywał, Ryszard Pregiel. Będzie? Tak. I nie ma go, tak? Ojej, kłaniam się uprzejmie panu profesorowi. A, no tak, proszę państwa, ja to wiem, bo Dolny Śląsk leży blisko Górnego Śląska, a oni byli zawsze bardzo aktywni.
To jest strona główna tego ITpedia. Dla porządku powiem, że IT to oznacza, przepraszam, nie pouczam, bo Boże Państwa, to oznacza Information Technology, bo w Ameryce i w Anglii się nie używa informatyki. I proszę Państwa, i tu można sobie wybrać na przykład, zaraz pokażę, bo jak jestem nieprzygotowany, proszę jeszcze nie krzyczeć na mnie, na przykład to, co generuje w zielonym polu mój ulubiony, w którym pracowałem 12 lat, network, sieci komputerowe i telekomunikacja. Bardzo, nie dlatego, że tam pracowałem, ale bardzo odpowiedzialne, bardzo dobre informacje. Uciekam stamtąd, wracam z powrotem do pola żółtego. Proszę Państwa, produkty pokażę. Nie, to nie, nie to. Przepraszam bardzo. Zaraz, bo się, sam się z komputerem i polan. Proszę Państwa, GSK 202, a Pani Ela mówi, że ja nie lubiłem. Nie lubiłem. Proszę Pani, sam to pisałem razem z Karpińskim. Słowo honoru. Dalej. Proszę Państwa, jest. Pan Kosakowski mówił, że ja nie lubię komputerów Mera 4. Jest napisane trochę za mało, to prawda. Szanowni Państwo, daję słowo honoru. Mogę tutaj wymienić kilkanaście nazwisk, ale nie będę tego robił, do których wysłałem diabelnie dużo e-maili. Nie dostałem niestety odpowiedzi. Ja wiem dlaczego. Bo mój wiejski internet pewnie nie docierał. Może te adresy były niedobre, ale proszę Państwa, jest za to Mera 300, proszę zauważyć, jest Pani Elu, jest. Proszę Państwa, jest KAR 65, no nie byłbym Elwrowcem byłem, gdybym nie powiedział, że jest Odra 1305 i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, teraz mówię zupełnie, że tu nie ma wszystkich produktów. Aha, jest ogromna gama produktów, pana dyrektora Paska, który tutaj jest, widziałem, z Błonia. Jest ogromna gama, chociaż błoniowcy mówią, że tutaj dwa razy więcej trzeba jeszcze. Zrobimy. Już czas? Proszę pana, nie, jeszcze, mogę prosić o minutę? Proszę pana, ale to nie jest chwalenie Elwro, proszę zauważyć. Proszę? Nie, nie, proszę zauważyć. Proszę zauważyć, że ja chcę teraz pokazać zestaw 40 życiorysów zawodowych, tak zwanych biogramów, i zacząć od pana profesora Łukaszewicza, który jest przecież nestorem polskiej informatyki. Panie profesorze, jak pan pięknie wygląda. Nic się pan nie zmienił, nic się pan nie zmienił. I ja panu Panie profesorze, ja odpowiem panu od razu, dlaczego pan tak dobrze wygląda. Bo pan dalej pracuje tak jak za dawnych lat i dobrze się pan prowadzi. Prawda? Świetnie, bardzo dziękuję. I jeszcze chcę pokazać, proszę państwa, no pozwólcie mi jeszcze, przeciągam strasznie. Fiet, ten, który opracował informatykę militarną. Jest tutaj 40 nazwisk, ma być według mnie co najmniej 60, a może 65. Proszę Państwa, ostatnie zdanie, dosłownie. Jak się czyta te życiorysy, a pisałem je dość wnikliwie, aczkolwiek jest trochę błędów, to dochodzi się do takiego wniosku. Jakich myśmy mieli ludzi? Nie, to trzeba inaczej. Jakich my mamy ludzi? Jakich? Wspaniałych. Dziękuję bardzo.